Tak sobie człowiek myśli, że w sumie tworzy coś nowego, coś czego wcześniej nie było. Jest innowatorem, twórcą ze świeżym pomysłem. Dopiero zaczyna. Robi jeden materiał, drugi, piąty, setny, trzysetny. Bam! Minęło 10 lat. Kiedy? Rok 2007. Ludzie używający dzisiaj terminu kręcenie ziemniakiem nie mają pojęcia, jak było wtedy. Bo wtedy, by wsadzić swoje nagrania, swoją podobiznę, swój głos do komputera, trzeba było się naprawdę nieźle napracować i było to prawdziwym wyzwaniem. Oddaj. Oddaj. Nie istniała wówczas półeczka cenowa ze sprzętem dla półprofesjonalistów albo bieda profesjonalistów, więc nagranie czegoś na jakimkolwiek w miarę przyzwoitym poziomie zostawić można było głównie elitom, czyli amerykańskim serwisom o grach. I wtedy, w małym miasteczku Łodzi, miasteczku biedy i patologii, narodził się on. Debiutant, pionier, Kłas. Oglądając jego pierwsze materiały, czułem się jak ludzie na pokazach braci Lumière. By nie przedłużać za bardzo, cieszę się, że ta żywa skamielina przetrwała do dziś, a nie utknęła gdzieś na przykład w Japonii. Game on! Uwaga! Raport! Witajcie, nazywam się Tomek Drabik, znam także go z Kamielina, to znaczy Kłas. A to jest materiał stworzony z okazji 10-lecia publikowania przeze mnie wideorecensji gier. No i dodatkową okazją jest też przekroczenie 200 tysięcy subskrybentów przez mój kanał, ale to akurat nie jest tak wyjątkowe osiągnięcie jak publikowanie recenzji wideo gier przez dekadę. Jak już przed chwilą widzieliście, do materiału zaprosiłem kilka osób, które znam, lubię, szanuję i lub oglądam w internecie. Kłas, kłas, kłas. Z Tomkiem Drabikiem, znanym także jako Kłaz, poznaliśmy się w 2015 roku na Pyrkonie. To była dosyć absurdalna sytuacja, bo obydwaj byliśmy z Łodzi. Musieliśmy aż pojechać do Poznania, żeby w końcu się poznać z Tomkiem. Zasadniczo są to ludzie, którzy też trochę mnie znają. Kłaz, nie, no jasne, że pamiętam. Nie, oczywiście. Hasełko kultowe, jaki debil to tak zaprojektował, do tej pory noszę na koszulce. Pamiętam, jakby to było wczoraj. Szkoda, że już nie nagrywa. Co? Jak to nie ten? Który to jest? Ten od galery, żeby zapierdzielali na nie? Kłaz. Powiedziałem im tylko to, jaki jest ogólny temat materiału, nie narzucałem niczego więcej. Niektórzy nagrali krótki, spójny filmik, który pokażę wam w całości, a inni bardziej luźne wypowiedzi, których fragmenty wykorzystam tu i tam. Pamiętam też, jak usłyszałem głos Kłaza, to autentycznie pomyślałem sobie, ten koleś jest chyba z Łodzi. Prosiłem ich, aby mnie w tych materiałach z okazji tego jubileuszu za bardzo nie chwalili, bo mogę być skamieliną, ale nie jestem przecież martwy, aby mówić o mnie tylko dobrze. Cóż, jak zobaczycie, wyszło różnie. Jak pierwszy raz zobaczyłem materiał Kłaza, to strasznie się w***wiłem. Pomyślałem sobie, ten gość robi wszystkie tematy, które my byśmy chcieli zrobić i robi je k***a lepiej. No ale w sumie z drugiej strony, no, pogodziłem się z tym, no. Ktoś musi być drugi. Tak. A zatem, skoro to materiał wspominkowy, to może zacznijmy od początku. Jakby ktoś mi powiedział 15 lat temu, że będę regularnie robił materiały wideo o grach i stanie się to w pewnym momencie moim głównym zajęciem, to chyba bym go zabił śmiechem. Nie potrafiłem obsługiwać żadnego programu do montażu, nie miałem o tym pojęcia. Nawet nie pisałem o grach nigdzie w internecie. Ot, robiłem w sieci jakieś komiksy. W tym ostatni z nich był faktycznie skierowany do graczy i dotyczył gier. Ale pamiętam, że w tamtych latach oglądałem czasem w telewizji Hyper taki program, który nazywał się Review Territory, prowadzony przez Tadeusza Zielińskiego i Miłosza Brzezińskiego. Ot, dwóch gości siedziało i gadało o nowych grach, oceniając je. Elo, to znowu my. Ja jestem Tadeusz, mam jedno oczko troszkę bardziej, bo za dużo grałem na PC-cie, a to jest mój szanowny kolega Miłosz, który ma bardziej jedną półkulę, bo gra na konsoli. Fajne to było, jeszcze w czasach przedyoutubowych, od tacy proto-youtuberzy. Podobało mi się, trochę zazdrościłem, ale przez głowę mi nie przeszło, że mógłbym robić coś podobnego.
O, przepraszam, mam przychodzącą transmisję audiowizualną. Odbiorę. Czek, czek, czek. Raz, dwa, trzy. Przepraszam, odruchowo się zachowuję, jakby to było lustro. No więc mam powiedzieć kilka słów Kłazowi z okazji tego, że ma 25-lecie pracy, czy coś takiego. I podobno strasznie go cisną, nawet Wąziu go ciśnie, że Kłaz jest niby stary. Więc nie, Kłazie, nie jesteś stary. Jesteś jeszcze cały czas młodym twórcą na początku swojej długiej drogi. Będzie usłana cierniami od róż. Wcale nie będzie łatwo, będzie jeszcze tylko trudniej, gorzej. Z wiekiem będzie ci coraz ciężej, bo będziesz coraz starszy. Ale oprócz tego, że Kłaz nie jest najstarszy, tylko średnio stary, to chciałem powiedzieć, że Kłaz jest też jednym z twórców, którzy na mnie robią największe wrażenie w Polsce, bo w Polsce moim zdaniem jest bardzo mało dobrych youtuberów, a już zwłaszcza takich, którzy się znają na grach. A Kłaz to jest taki jeden gościu, który potrafi zrobić filmy. Nawet jak się nie zawsze zgadzam z jego opinią, to zawsze lubię je obejrzeć, bo są tak fajnie zrobione i tak profesjonalne. Dzięki, Tadek. To jest jakiś kosmos, że przy okazji robienia wideorecenzji człowiek poznaje swoich bohaterów z młodości. Ale gdzieś w okolicach roku 2006 zacząłem bawić się programem do montażu i próbowałem właśnie z wideorecenzją, którą planowałem pokazać gdzieś pod moim komiksem internetowym. I tak powstała słynna recenzja Call of Cthulhu, Mroczne Zakątki Ziemi, o której wielu słyszało, a nikt nie widział, bo była tak strasznie słaba, że naprawdę nie było się czym chwalić. Dodam, że chciałem w ramach bonusu do tego jubileuszu w końcu ją upublicznić. Spędziłem wiele wieczorów przeglądając zawartość jakichś antycznych dysków twardych oraz płyt z archiwami starych materiałów i nie udało mi się jej znaleźć. Co ciekawe, znalazłem dwie płyty z rozgrywką, którą nagrałem z gry na potrzeby materiału, a także dokument tekstowy z tekstem tej recenzji, ale sam gotowy materiał zaginął. Nie wiem, co sobie myślałem, archiwizując same gameplaye. O co ci chodziło, Kłazie, sprzed dekady? Po tej porażce, której najwyraźniej wstydziłem się przed światem tak bardzo, iż nawet tego nie pamiętając, na zawsze usunąłem ją z powierzchni naszej planety, na jakiś czas odpuściłem. Montowałem tylko jakieś filmiki z rozgrywką, z gier, które wrzucałem na raczkującego wtedy YouTube'a. Tomek jest jest YouTuberem, który tych wszystkich youtuberów, jaki znam, jest najstarszym youtuberem. I pamięta takie czasy w ogóle jeszcze, wiecie, sprzed zaborów w ogóle jakieś tam, kiedy jeszcze były komputery na parę. YouTube w ogóle jest dziadem YouTube'a, tak mogę go określić. Jakoś w połowie roku 2007 mój znajomy dał mi znać, że powstaje taki serwis, który nazywa się Gaminator i przydałby im się ktoś do robienia materiałów wideo o grach. Ja w tym okresie pożarłem jakieś niezdrowe ilości materiałów Jamesa Rolfe, znanego jako Angry Video Game Nerd. How could you go wrong? I uznałem, że czas ponownie zmierzyć się z formatem wideorecenzji. Najpierw powstały dwie. Nie tak złe jak recenzja Call of Cthulhu, ale też ciężko mi dziś na nie patrzeć. Tomb Raider Anniversary oraz Lost Planet Extreme Condition. W tej kolejności, ale z uwagi na daty premier gier, pierwszą opublikowaną była druga z tych dwóch, Lost Planet, bo była bardziej na czasie. To był 13 września 2007 roku. Nie no, oczywiście pamiętam swoje pierwsze filmy Kłaza, które widziałem. To musiało być coś w okolicach 2011 roku, może jakoś tak. Jeszcze wrzucał je wtedy na stronę, która nazywała się bodajże Gaminator. I ta strona już praktycznie nie istnieje, tam były wrzucane różne recenzje wideo, w tym filmy Kłaza. I pamiętam, że moją pierwszą reakcją to poletko recenzenckie było dość malutkie, tak jak teraz, więc praktycznie każdy siłą rzeczy musiał znać każdego, bo była nas tylko garstka, tak samo jak jest teraz. Tylko ta garstka się zmieniła przez lata i pamiętam, że zobaczyłem pierwszy film Kłaza i moja pierwsza reakcja była taka, no okej, spoko, kolejny taki klon powiedzmy Angry Video Game Nerda, że przebiera się, robi jakąś tam swoją szopkę i do tego podpina recenzję gry, to nie ma szansy przetrwać. To z tego nic nie będzie, no bo to jest moda, miliony takich ludzi na całym świecie coś takiego robi i po tygodniu rezygnuje. No ale mijały lata i Kłaz nie rezygnował. Te wszystkie inne kanały się pozamykały, czy większość tych recenzentów, którzy wtedy recenzowali gry, to dzisiaj już nikt o nich nie pamięta, a Kłaz nadal istnieje, Kłaz nadal bije rekordy, jest praktycznie takim ostatnim bastionem recenzenckim, takich poważnych recenzji wideo w polskim internecie.
Początkowo nie wierzyłem, że to jakkolwiek przetrwa, ale zabawa była świetna, uczyłem się masę nowych rzeczy i o dziwo jakoś się rozwijało. 5 pierwszych recenzji było czysto pecetowe. Bodajże do recenzji ostatnich wydanych przygód Gordona Freemana. Gordon Freeman. To były pierwsze słowa Kłaza, które usłyszałem w życiu. Gordon Freeman. Człowiek wielu czynów, człowiek bez słów. Pamiętam, byliśmy w redakcji TV Gry, jeszcze wtedy TV Gry nie było. Był Gold TV, taka była nazwa kodowa tego projektu. Puściliśmy recenzję wideo na Gaminatorze, Orange Boxa bodajże. Zaczynała się od słów Gordon Freeman. I tak zapamiętałem, że to jest taki recenzent, który tak się wydziera w tych recenzjach. Znaczy nie wydziera, tylko tak strasznie się wczuwa. I tak przez długi czas Kłaz był dla mnie takim twórcą, który strasznie się wczuwa w wideorecenzjach. To był w ogóle taki czas w internecie polskim, kiedy dużo ludzi czy serwisów gamingowych ówczesnych, w większości nieistniejących już dzisiaj, próbowało rozkminić idealną formułę recenzji, wideorecenzji gier. My w TV Gry wtedy poszliśmy w stronę gramy, czyli bardziej gameplayowych wideo. To jeszcze były czasy, kiedy let's playów nie było, więc to się o tym mówi jak o kompletnej prehistorii. Natomiast Kłaz robił takie recenzje bardzo kompleksowe, skomplikowane, dłuższe. Ale już 6 moja recenzja z 21 listopada 2007 roku była recenzją konsolową. Ale tym razem Amerykanie będą jeszcze bardziej zepsuci. Właściwie to wręcz zgnili. Recenzją gry Dead Rising, dostępnej wtedy jedynie na Xboxa 360. No i właśnie, tutaj są te wstawki humorystyczne, które zazwyczaj Kłaz zamieszcza w swoich recenzjach. To jest od Dead Redemption, pamiętam, że to było, ale on chyba robi to w ogóle od początku. Te wstawki, strasznie suche te wstawki są. Tomek, takie suchary. Ale są one częścią tej całej otoczki, tak? Dzisiaj jakby Tomek pewnie zrobił taką recenzję bez tych wstawek, no to ludzie by się pieklili. Tomek się tam przebiera, jak wiecie, tam to jest zawsze też to jest ten problem, z którym ja się zawsze motam, czyli taki bieda cosplay, czyli robisz z tego, co tam wyciągniesz żonie z szafy, albo gdzieś tam wygrzebiesz i robisz z tego jakiś cosplay. Pamiętam Tomka ostatnich filmów przebiórkę w Indiana Jonesa, gdzie miał na plecach jakieś dżinsy tutaj przywiązane. Ale to jest właśnie to jest kreatywność i pomysłowość, żeby osiągnąć jakiś cel, tak? To jest zabawne, że wszyscy już mnie kojarzą z tym przebieraniem się, ale właśnie wcale tego nie było od samego początku. Pierwszy materiał, w którym w ogóle została wykorzystana kamera, to była dopiero moja 18. wideorecenzja z 13 maja 2008 roku i wcale nie stało się to od razu normą. Recenzja Guitar Hero 3. Swoją drogą moja pierwsza śpiewana recenzja, w której absolutnie masakruję jeden przebój kapeli Scorpions. Tak to ja! Guitar Hero 3! Na szczęście mało kto ją jeszcze dziś pamięta. Druga poważniejsza przebieranka to była 25. recenzja Resident Evil 4 na Wii, w której byłem ucharakteryzowany na zombiaka. I przy tym całym bieda cosplayu, który zwykle uskuteczniam, to było całkiem profesjonalnie. Sztuczna krew i tak dalej. Jeszcze tam były te takie wszystkie bajery, że się przebierał, w ogóle jakieś dekoracje były i ten... Dla mnie to się wydawało, że to jest zawsze trochę za dużo roboty. Robienie tego tak jak Kłaz to robi. Nie wiem, czy historia pokazała, kto ma rację? Myślę, że w tym przypadku historia nie pokazała nic. Inny element typowy dla moich recenzji to ten montaż intro recenzji pod muzykę. Chyba pierwszy raz pojawił się dopiero w 31. recenzji, 14 października 2008 roku. Była to recenzja Saints Row i postacie z gry idące w stronę kamery przy jakimś rapie z gry. Nawiązywałem do tego jeszcze 3 lata później w recenzji Saints Row 3, idąc na green screenie w stronę kamery, ale chyba nikt tego smaczku nie wyłapał. Dzisiaj już muszę przyznać, że tak jak większość prawdopodobnie widzów, już tak się do nich przyzwyczaiłem, że nie wyobrażałbym sobie filmów Tomka bez tych stawek. One muszą być, tak? To jest integralna część jego recenzji, jego materiału. Mógłbym tak pewno się produkować godzinami, bo w końcu 10 lat robienia recenzji to grubo ponad 500 materiałów, więc powspominam może jakieś takie smaczki, które szczególnie utkwiły mi w pamięci. Wiecie co to jest? Banalna odpowiedź brzmi ułamany kij od mopa.
ale prawda jest taka, że to miecz świetlny. Dokładnie tego kija używałem w tych kilku recenzjach, w których pojawiam się z mieczem świetlnym, bo o wiele łatwiej się rysuje klatka po klatce świecące ostrze, kiedy na nagraniu faktycznie czymś macham. Pierwszy raz ten mop świetlny wystąpił w recenzji pierwszego The Force Unleashed z 31 października 2008 roku. I jest tam taki moment, w którym jakoby uderzam mieczem w żyrandol. Wyjątkowo akrobatyczne ewolucje z bronią. O kuźwa, żyrandol. Ech. Otóż nie jest to wcale żart zaplanowany. Przy nagrywaniu ujęć do tego materiału naprawdę uderzyłem tym kijem od mopa w żyrandol. Przyjrzyjcie się mej twarzy w materiale, a zobaczycie autentyczną konsternację. Ewolucje z bronią. O kuźwa, żyrandol. Ciekawostka prywatna jest taka, że około tydzień później, po premierze tej recenzji, poznałem Dorotę, moją żonę. To prawda. I to pośrednio dzięki temu, że robiłem wideorecenzję, bo poznaliśmy się poprzez wspólnego znajomego, który pracował w Gaminatorze. Od niej zresztą dostałem w prezencie tę koszulkę, która wystąpiła w niezliczonej liczbie recenzji. Jak się poznaliśmy, totalnie nie wiedziałam, czym Tomek się zajmuje. Poznaliśmy się w Warszawie u wspólnego znajomego. No i ten wspólny znajomy pokazał mi recenzję Guitar Hero 3. Pokazał mi też recenzję Star Warsów. Tą z tym żyrandolem i z mieczem świetlnym. No i zasadniczo podobało mi się. I do dzisiaj podoba mi się to, co robi Tomek. Natomiast denerwuje mnie, kiedy wychodzę z łazienki o 23.30 w sobotę, a on montuje. Do recenzji Prince of Persia z 2008 roku specjalnie nauczyłem się zaplatać turban, prawdopodobnie przy pomocy jakiegoś samouczka z sieci, aby przebrać się za Ahmeda Al-Quazara. Z jakiegoś powodu byłem też zadowolony ze stylizacji grindhouse'owej na początku recenzji House of the Dead Overkill. Wujek Kłas, tak na niego wołają. Ci, co na wideoreckach się znają. Chociaż dzisiaj czuję się trochę zażenowany, kiedy to oglądam. Liczę na to, że może kiedyś uda nam się razem przebrać za coś fajnego i wyskoczyć, zabawić się na miasto. I gdzieś w połowie 2009 roku zaczęły rodzić się te dziwne postacie, które potem powracały w kolejnych recenzjach. Super Paper Mario było o papierowym Marianie, więc wymyśliłem dla postaci Quasario papierowe wąsy. Pracowałem wtedy w drukarni, więc sporo rzeczy mogłem łatwo wydrukować. Nadal mam jeszcze kilka egzemplarzy w różnych kolorach, jest nawet jakiś niewycięty wąs. Przy okazji nic tak nie przydaje się w bieda cosplayu jak dwustronna taśma klejąca. Polecam, moje recenzje trzymają się na dwustronną taśmę klejącą. W sumie po wielu latach, jak oglądam niektóre swoje materiały, to mam takie wrażenie, jakby wymyślił je ktoś inny. Co czasem prowadzi do zażenowania połączonego z myślą, co ten koleś sobie myślał. A czasem zaskakuje sam siebie pomysłem, którego bym się po sobie nie spodziewał. Polska, XIV wiek. Młody Kazimierz przechodzi ciężką chorobę. Pewnego dnia natrafia jednak na kudłaty obiekt. Zanim umrze wiele lat później, zostanie królem, powiększy trzykrotnie terytorium Polski, wydatnie zwiększy znaczenie kraju na świecie i otrzyma przydomek Wielki. Jak narracja o wąsach mocy zmieniających ścieżki historii świata w recenzji New Super Mario Bros. Wii. Jeszcze pamiętam, poznaliśmy się osobiście na festiwalu komiksu i gier w Łodzi. Wyglądało to tak, że rozmawiałem z Demem, podszedł Kłas do nas, położył nam ręce na ramionach i zrobił zdjęcie. Tak się poznaliśmy i tak jesteśmy znajomymi do dziś. W czerwcu 2009 roku potrzebowałem jakiejś pseudo superbohaterskiej postaci do recenzji Spider-Man Web of Shadows. Wyciągnąłem z szafy jakieś szaliki oraz tandetny zabawkowy cylinder, który nawet nie wiem skąd się tam wziął. Cylinder przebrałem w czapkę, aby nie było widać tych kiczowatych wzorków i tak narodził się zamaskowany recenzent. Chyba było tam też coś o majtkach założonych na spodnie. Załóżmy superbohaterskie majtki na spodnie! Bo nieumiejętność zakładania warstw odzienia w prawidłowej kolejności to domena kolesi z supermocami. Nie spodziewałem się, że ta postać zostanie ze mną tak długo. Początkowo miała być tylko wykorzystywana do gier superbohaterskich, ale potem rozpełzła się też po innych recenzjach. Jej złowrogie alter ego, l'artiste Quaso!
i wiem, że tę francuskojęzyczną końcówkę powinno się czytać jakoś inaczej, powstał dopiero prawie 3 lata później przy okazji recenzji Twisted Metal. Jego maska to maska promująca jakiś koncert w Filharmonii Łódzkiej. Dorota tam wtedy pracowała, przyniosła, bo a nuż się przyda. No, przydała się. Kolejna postać, której powrotów się nie spodziewałem. Tę maskę przyniosłam z Filharmonii, z koncertu Filipa Żaruskiego. To był jakiś koncert karnawałowy chyba. Obsługa Filharmonii, do której należałam, rozdawała takie maski słuchaczom. I ja ją przyniosłam do domu z myślą, a może wystąpi w jakimś materiale. No i jakby maska zrobiła karierę. W marcu 2010 roku zacząłem kombinować w recenzjach ze stylizacją, która miała być klimatyczna, a nie jedynie śmieszna. Coś, co miało trafiać w nastrój gry, niekoniecznie z niej żartując. 73. recenzja. Heavy Rain i ten montaż pod muzykę z gry. I zaraz w następnej recenzji, The Saboteur, spacery po Paryżu na green screenie i dziwne monologi wewnętrzne wspominające Słowackiego przy muzyce z epoki. Piękną i ropiejącą zwał ją Arthur Rimbaud, miano nowej Sodomy nadał jej Słowacki. Sądziłem, że bez humoru nie zatrybi, ale się spodobało. Chyba gdzieś na tym etapie zacząłem myśleć o materiałach w kategorii nie tylko przekazania merytoryki oraz żartu, ale też tworzenia takiej filmowej miniatury. Cześć, zauważyłem, że pewien youtuber, Kwas, przekroczył barierę 200 tysięcy subskrybentów. Gratuluję ci bardzo serdecznie. Stwierdziłem przy okazji, że to dobry moment, aby przyjrzeć się kilku wizualnym aspektom jego materiałów. Spójrzcie na sposób, w jaki ogrywa detale. Po pierwsze, brudny filtr nadający lekko retro klimatu. Kamera prowadzona miejscami z ręki dodaje trochę dokumentalnego, brudnego charakteru. Popatrzcie na sposób świecenia. Wyraźne, mocne, kluczowe światło, które rysuje się na krawędziach przedmiotów. Taka metoda oświetlenia wzmacnia charakter przedmiotów, dodaje im kolorytu i mocy. Ale to nie wszystko. Zwróćcie uwagę na ruch aktora w tej scenie. Z diabłem w kasynie pogrywali. Pracują dla czarta po tej wtopie pod groźbą. Wyraźna inspiracja słynnym montażem wewnątrzkadrowym z Obywatela Kane'a. Na pierwszym planie kubki, a w tle ujawniany jest aktor. Ciekawe zagranie kompozycyjne. Długi obiektyw z jednej strony rozmywa tło, z drugiej strony powoduje, że twarz aktora dominuje nad kubkami. Potem krótka sklejka montażowa. Szybkie połączenie, kilku detali. Tutaj znowu wyraźna inspiracja, tym razem błyskawicznymi cięciami w stylu nowego Mad Maxa. Przemyślany jest również rytm montażowy. Po szybkiej sklejce następuje dłuższe ujęcie aktora wpatrzonego w kamerę. Majstersztyk. Dobra robota, słusznie zdobyte 200 tysięcy subskrybentów. Zauważyliście pewnie, w jak koszmarnej jakości są te stare recenzje. To były takie antyczne czasy, w których nie było jeszcze tych wszystkich urządzeń do nagrywania rozgrywki dla graczy. Ba, nawet urządzenia profesjonalne były bardzo niedostępne, drogie i trudno było coś dopasować do konsoli. Przez ponad 80 recenzji rozgrywkę z konsol nagrywałem tunerem TV. Wiecie, taką kartą do komputera, do której można było podpiąć kabel antenowy i oglądać na kompie telewizję analogową. Młodsi z was pewno nie mają pojęcia, o czym mówię, więc dla ułatwienia podpowiem, że to było w czasach, kiedy do pracy jeździliśmy wierzchem na dinozaurach, a prognozę pogody wyczytywało się z krowiego jelita rozłożonego na stole. Żałosne rozdzielczości, przeplot, dramat, paskudne to było okrutnie, no ale inaczej się nie dało. Aż wreszcie, jakoś w czerwcu albo lipcu 2010 roku zakupiłem kartę Blackmagic Intensity Pro. I nagle posiadłem moc nagrywania 720p. Pierwsza recenzja, która na tym skorzystała, to było Red Dead Redemption. Pierwszy film Kwaza, jaki obejrzałem, to była jakaś recenzja i podejrzewam, że, znaczy przynajmniej ten film, który najwcześniej pamiętam, bo może się zdarzyć, że widziałem coś wcześniej, ale dzisiaj nie kojarzę, i to była recenzja Red Dead Redemption. Pamiętam, że wtedy dużo oglądałem recenzji nieistniejącego już GameTrailers.com. Oto opowieść o Johnie Marstonie. Szukałem recenzji właśnie Red Dead Redemption, jeszcze wtedy nie robiłem oczywiście YouTube'a, ale byłem ciekawy, co inni gracze sądzą o tej grze. Właśnie trafiłem wtedy na Kwaza. W tamtym czasie, a to był gdzieś 2010 rok,
takich recenzji na YouTubie było mało. Znaczy mało kto je robił i mało kto je robił profesjonalnie. Znaczy, wiecie, mogły być recenzje, takie jakieś tam pitolenie albo po prostu wrzucone pół godziny gameplayu, w którym ktoś coś tam opowiada o grze, ale Tomka recenzje były zupełnie inne. Były merytoryczne, były przemyślane, były spójne. Ciekawostka, wtedy z uwagi na zmianę rozdzielczości zmieniłem belkę, na której pojawia się nazwa gry. I do dzisiaj w szablonie recenzji, od którego zaczynam montaż każdego materiału, domyślnie wpisane jest Red Dead Redemption. I za każdym razem, jak podmieniam tytuł gry na aktualnie recenzowany, to robię to kasując Red Dead Redemption. Tak się przyzwyczaiłem do tego, że jak potem już lata później znowu zmieniałem belkę, to celowo wrzuciłem na nią RDR właśnie. Pamiętacie, jaki był mój pierwszy rap? Strasznie mnie to bawi, jak przy nowych rapach mnie ktoś porównuje do młodych youtuberów, że nagrałem rap tak jak ktoś tam inny. Recenzja The Fight Lights Out była moją setną wideorecenzją i była cała rapowana. Szkolicie będzie dany Macheta Trejo, zna wiele mądrości, takich o! Dobra bomba jest jak dobry nóż. Jest z 12 stycznia 2011 roku. Tu sprawa się rypła, o tu jest awaria. Raz cios zadziała, raz gra nie ogarnia. Miałem się poczuć Tylerem Dardenem, a ruszam się jakby był Corky Thatcherem. Pamiętam, że wąził, próbował ją wtedy wypromować na wykopie, ale chyba nic z tego nie wyszło. Do recenzji Gears of War 3 powstał tekturowy Lancer. Mam nawet zdjęcia tego, jak powstawał. Wydrukowany na papierze samoprzylepnym, naklejony na tekturę i wycięty. Parę rzeczy tak powstało do recek, chociażby i ten pistolet. Wygląda koszmarnie tandetnie. I chyba właśnie dlatego ma swój urok. W mojej dotychczasowej twórczości wideo były dwa momenty krytyczne, kiedy to wszystko mógł trafić szlak. Pierwszym z nich był koniec serwisu Gaminator. W swojej 163. recenzji 18 listopada 2012 roku, w której omawiałem pierwsze Dishonored, żegnałem się z Gamim. To koniec długiej drogi. Drogi nierównej i wywołującej we mnie silną nostalgię. Byłem z Gaminatorem od samego początku. O dziwo, strona nadal działa, ale od prawie dokładnie 5 lat nic się tam nie dzieje. To był punkt krytyczny. Przeniosłem się wtedy na YouTube, ale do tego czasu na moim YouTube'owym koncie lądowały głównie zajawki recenzji. Materiały właściwe wrzucane były na Gaminatora. Dlatego też w momencie śmierci serwisu na tubie miałem zaledwie 5000 subskrybentów. Przez moment próbowałem robić recenzję dla Gamezilli. To zmienia wszystko. Eksperymentowałem z formatami, wtedy narodził się Glitch Mistrz, pierwszy raz dotyczący Assassin's Creed 3. A to jest Equus Glitchus, koń popieprzony. Chociaż wcześniej miałem też kilka odcinków cyklu Pod Młotkiem. Ups. Który też prezentował błędy w grach, ale on był słaby. Growi złodzieje przechodzą specjalny test. Polega on na tym, że trzeba okraść popsuty ragdoll. Ale to był czas próby. Nie miałem pojęcia, czy uda się temu kanałowi jakoś przetrwać i rozbujać to jakoś na nowo. Ale dzięki wam, moim widzom, udało się. Jest chyba już taka trochę zapomniana forma, recenzje wideo i recenzje w ogóle, wyparte przez te wszystkie let's play'e, opinie i tak dalej. I szkoda byłoby stracić Kłaza, tym bardziej, że widać, że zainteresowanie jest, jego kanał ciągle rośnie, ma coraz więcej subskrypcji, coraz większe wsparcie wśród widzów i trzymajmy kciuki za to, żeby to trwało. Żeby nie podzielił losu na przykład bananowego Janka, którego już z nami nie ma w YouTubach i całej reszty tych innych zapomnianych kopii Angry Video Game Nerda, które po drodze gdzieś tam umarły. Żartuję oczywiście z tym kopią. Kuwaz ma swój własny, niepowtarzalny styl. I choć jest takim reliktem chyba trochę zeszłej epoki, to mam nadzieję, że jeszcze długo będzie tworzył recenzję i był z nami. Kocham cię, Kłaz. Drugi krytyczny moment był rok temu. Po 9 latach jednoczesnego produkowania recenzji i pracy w drukarni czułem, że dłużej tak nie pociągnę. Spanie po 2-3 godziny na dobę, po kilka dni w tygodniu, aby poza pracą coś ograć i zrobić materiał, mogłem tak robić przed 30, ale rok temu miałem już 34 lata i czułem, że organizm nie reaguje na to już tak pobłażliwie. Gdzieś tam po drodze pojawiły się materiały sponsorowane, które sprawiły, iż zacząłem rozważać robienie YouTube'a na pełen etat. Ale teraz już widzę, że te oferty są mocno sezonowe. Pojawiają się ze 2 razy w roku, kiedy firmy zużywają swoje budżety, a żyć trzeba cały rok.
Więc kiedy zdecydowałem się rzucić pracę w drukarni, cóż, znowu pomogliście mi przetrwać. Tym razem dzięki wsparciu na Patronite. Nie ma co ukrywać. Bez was nigdy bym tych 10 lat ciągłego robienia wideorecenzji nie przetrwał. Bez waszego zainteresowania i wsparcia. Ten długi staż to nasze wspólne osiągnięcie. Dobra, bo się zrobiło nazbyt tkliwie. Zobaczmy, co chłopaki z TV Gry mają do powiedzenia. Pozwolisz, że odpowiem pytaniem na pytanie. Wiesz, co mnie najbardziej cieszy? Wspólna praca zespołowa nad jakimś projektem, osiągnięcie czegoś dla firmy. Firmy, która może cię zatrudnić, może dać ci premię, ale może też cię wyrzucić. Kłas to Stanley Kubrick polskiego YouTube'a. Ja jestem co najwyżej Uwe Bollem. Kiedyś Kłas zrobił sobie ze mną zdjęcie. To był najlepszy moment mojego życia. Techniki, których Kłas używa w swoich recenzjach, zainspirowały Stevena Spielberga do stworzenia Listy Schindlera. 200 tysięcy subskrypcji, własny kanał z własnymi treściami, nikt nie mówi ci, co masz robić. Kiedyś wstydziłem się o tym mówić, ale lubię się przebierać czasami. Ale wtedy zobaczyłem recenzję Kłaza i pomyślałem sobie, przebieranie się może być fajne. Tak, tak, Kłas, no. Jak usłyszałem to imię, to pomyślałem, Kłas. Ciekawe imię. No ale z drugiej strony myślisz sobie, ktoś ma na imię Kłas, to musi zostać wyjątkowym człowiekiem. Nikt nie mówi mu, co ma robić, nie musi się przed nikim spowiadać. Mm. To dzięki Kłazowi mogę spojrzeć w lustro, przebrany za kobietę, i powiedzieć sobie, jestem wartościowym człowiekiem. Jego słynny gest, Game On, wyprzedził już popularnością gest Kozakiewicza. Zawsze jak wstaję rano z łóżka, to patrzę na zdjęcie Kłaza i myślę, co mogę dziś zrobić, żeby być takim człowiekiem jak on? Nic. Uwielbiam ich. I zawsze mnie rozwala, jak sobie przypomnę, że Arasza poznałem jeszcze na długo, zanim dotarł do TV Gry na Pyrkonie w 2013 roku. Wyglądał wtedy tak. Kac, teraz ciebie nagrywam. O, dobrze. Widać, że masz doświadczenie. Strasznie długi ten wspominkowy materiał, więc na koniec jeszcze tylko kilka losowych wspomnień. Jest trochę takich materiałów, które ciepło wspominam z różnych powodów. Zwykle dlatego, że jestem z nich zadowolony, albo w ich realizacji było coś zabawnego. Nie jak się to przekłada na ich popularność. Ot, na przykład recenzja Hotline Miami 2, którą filmowałem z Dorotą do późnej nocy w maskach reklamujących SingStara. Szczególnie śmieszy mnie wspomnienie tego, jak nagrywane było to ujęcie. Przy pomocy powycinanej z papieru pikselowej krwi pamiętam, że dźgałem jakieś tekturowe pudełko, a tuż obok Dorota trzymała makaron cannelloni. On ma taką formę pustego w środku walca. Do makaronu nasypana była krew, a od spodu podetknięta puszka ze sprężonym powietrzem i w ten sposób uzyskaliśmy rozbryzg. Dodam, że nie przy pierwszym podejściu i trzeba było to badziewie zbierać po każdej nieudanej próbie. Miło też wspominam nagrywanie ujęć do recenzji The Last of Us, podczas którego z Dorotą przemierzyliśmy co bardziej odludne kawałki łodzi. Super zabawą było nagrywanie materiałów do recenzji The Last of Us. Chodziliśmy po pustkowiach w środku miasta, są takie. Cały miesiąc produkowałem materiał o serii Dead Rising i uważam, że wyszedł naprawdę nieźle, chociaż był potwornie długi. Tomek bardzo analitycznie podchodzi do tematu i to jest też fajne. Wydaje mi się, że ma bardzo analityczny umysł, który potrafi tą grę rozłożyć na czynniki pierwsze, znaleźć wady, zalety i zbudować potem obraz, który chce przedstawić swoim widzom. Tak, od śmieszka z początków swojej kariery wideorecenzenta chyba przesunąłem się trochę w bardziej merytoryczną stronę. Co nie znaczy, że przestałem się wygłupiać albo łączyć jedno z drugim. Zapraszam na parkiet. Jak w materiale Doom jest tańcem, który to planowałem chyba ze 3 lata i dopiero premiera nowej odsłony, która też pasowała do koncepcji tego wideo eseju, okazała się impulsem, aby to wreszcie wyprodukować. Nie żałuję. Zresztą Krzysiek się ze mną zgadza. Pamiętam, że jeden z takich fajniejszych materiałów było o Doomie. Nazywał to chyba Doom 4 jest tańcem, czy coś takiego. Bardzo fajny materiał. Na tym chyba wypadałoby ten materiał zakończyć. O, znowu jakaś transmisja. Zaraz.
Co to jest? Serwus, nazywa się Tomek Drabik, zależy jako kulaczo, twórca komiksu dla graczy, który czytałem tylko ja. A to jest recenzja, i teraz takim głosem powiem dziwnym, Call of Duty. Ja lubię takim głosem. A gra wyszła też na komórki i z moim psem wczoraj na spacer. Żartowałem. To był żart. Gra opowiada o żołnierzu, co chodzi i zabija innych żołnierzów. Oczywiście w recenzjach lubię takie przebieranki robić, to teraz na przykład... No a grafika jest dobra jak, nie wiem, musztarda. No i fajnie, że w grze można zabijać, bo lubię. No i co jeszcze? Dobra, to tyle, bo i tak nie płacicie mi za długość. Cóż, miłego jedzenia Wigilii w rodzinnym gronie. Game over. You never will pay death. No dobra, to chyba będziemy kończyć. Więc co? Tego. Wszystkiego najlepszego z okazji urodzin, 100 lat z okazji imienin. Go Kłas. A tak naprawdę to życzę, żeby to 200 tysięcy szybko zmieniło się w 500 000, a i może jeszcze więcej. No, brakuje na polskim rynku takiej rzeczowej merytoryki z lekkim poczuciem humoru i mam nadzieję, że to będzie trwało i się rozwijało. Ze swojej strony gratuluję 200 tysięcy subskrypcji. Liczę, Tomek, że ta liczba szybko się podwoi, potem potroi i tak dalej. Więc hej, Kłas, powodzenia i kolejnych sukcesów życzę. Żeby miał konkurencję, żeby było się z kim bić i potem robić dramy. I dobijesz do tej czołówki, bo mało komu jak tobie się należy to, aby w tej czołówce się znaleźć. Pozdrawiam ciebie i oczywiście twoją żonę Dorotę. Trzymaj się, hej. Dziękuję za te wszystkie ciepłe słowa, które ponagrywali znajomi, za to, że zechcieli ze mną jakoś uczcić, że jestem już skamieliną, reliktem i dziadem YouTube'a. W opisie znajdziecie namiar na wszystkie ich kanały. Jeśli któregoś nie znacie, myślę, że warto obadać. I dziękuję wam wszystkim, oglądającym, komentującym, hejtującym moje krzywe zęby i wspierającym mnie przez te lata. Bez was by mnie tu teraz nie było. Mam nadzieję, że podobał wam się ten wspominkowy materiał i cóż, życzcie mi kolejnej dekady. Game on! Pierwszy raz usłyszałem to imię. Tak, tak, Kłas. No, jak usłyszałem to imię, pomyślałem... Ciekawe imię. Kłas. Kłas Drabik. Mieć kolejny, jak najszybciej zrobiło pół... Dzięki. Nie, bo tutaj mówię też o tych dwóch momentach krytycznych, kiedy nie wiedziałem, co dam. Arasz, możesz wyjść. Mogę. Spinam się. Jest was za dużo. Ty możesz zostać. Ja też. Wychodzimy z budynku wszyscy. Ja tak. I ty później wracasz i tu dostajesz taką perłę, tak zajebiście zagrane. I tak powstała słynna recenzja Call of Duty. Nie Call of Duty. Tak, Call of Duty. I tak powstała słynna recenzja Call of Cthulhu. Jeszcze nie wiem.